Witajcie moi drodzy, z tej strony Wartax i naprawdę dziękuję wam za taki feedback pod wczorajszym odcinkiem z Glenem. Aż 1/4 z was dała łapkę w górę. Jeśli powiecie, że łapki w górę nie motywują, to jesteście w błędzie. Dla was właśnie teraz zrobię taki szybki filmik przedstawiający 5 najsmutniejszych śmierci w serialu, moim zdaniem. Kolejną pracę przesłał mi Damon, dziękuję bardzo i jeśli chcecie mi coś wysłać, to zapraszam do mojego fanpage'a Facebook / Wartax / 2x, oczywiście link będzie w opisie. Tym razem przejdźmy sobie do naszego rankingu najsmutniejszych śmierci w serialu The Walking Dead. Miejsce 5 na mojej liście otrzymuje Amy, siostra Andrei. Jest to pierwsza taka poważna, smutna śmierć w serialu. Na miejscu 4 jest Martinez. Osobiście bardzo mi się podobała ta postać, chociaż stała po drugiej stronie barykady. Na miejscu 3 śmierć Noah. Bardzo dramatyczna i smutna. Od momentu obejrzenia odcinka z jego śmiercią przez 3 miesiące omijałem drzwi obrotowe. Na miejscu 2 Gargiulio. Zapytacie kto? Gargiulio. 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 Hear that bird? Na miejscu 1 na mojej liście najsmutniejszych śmierci w serialu The Walking Dead znajduje się śmierć Tyrisa. Chociaż postaci nie lubiłem, ponieważ jego komiksowa wersja jest o 100 razy lepsza niż ta serialowa, to odcinek z jego śmiercią wywołał u mnie łzy. 2 razy. Yeah.
Dziękuję za oglądanie i możecie w komentarzach napisać, jaka jest wasza najsmutniejsza śmierć w serialu, o jakiej cały czas pamiętacie, jaka wywołała u was największe emocje. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.